Preston znowu zawodzi. Mnie zawiódł, a ciebie? Słuchajcie, ja, wiecie, nastawiałem się, byłem chory prawie dwa tygodnie. Nastawiałem się na to, że jak już będę dochodził do zdrowia, to nowa aktualizacja do Pet Simulator X wyskoczy, że będzie, że Preston nam coś w końcu da. Bo tydzień wcześniej była informacja, że on już wrócił z wakacji, jest pełen energii, wigoru, ma nowe pomysły, będzie tworzył nowe rzeczy, nowe aktualizacje i chce, jak sam napisał, wynieść w kosmos wszystkie gry. Pet Simulator. No i co się dzieje? Słuchajcie, mamy 22 maj, wczoraj był 21, była sobota. Niestety, ani słychu, ani widu nowych aktualizacji, nie mamy nowych przecieków, nie ma nic, po prostu nic nie zostało dodane. Mieliśmy tylko parę informacji, że Preston tam jakąś nową grę tworzy, jakieś nowe kreacje do testowania różnych innych rzeczy. Niestety, dalej, dalej jest nic. I słuchajcie, już nagrałem na głównym kanale informacji o tym, że prawdopodobnie ta nowa aktualizacja trafi do Pet Simulator za tydzień, czyli 28 maja, przed, przed, dzień, przed dzień czerwca, czyli w sumie już niedługo wakacje, być może doświadczymy tego summer update'u, czyli wakacyjnego update'u. Niestety ja tutaj tworzę ten film, żeby się pożalić Wam, żeby powiedzieć Wam, że no, no słuchajcie, no naprawdę Preston to co robi jest naprawdę nieodpowiedzialne i mam nadzieję, że on w końcu pójdzie po rozum do głowy, Chłopie, weź ten, ja tak apeluję do niego. Preston, weź zatrudnij parę osób, którzy będą dawać te jakieś mini update'y, nawet co tydzień coś delikatnego, jakieś mini aktualizacje co tydzień, żeby było co w tej grze robić. Preston dał nam jakieś zabawki do kupienia, niestety tylko osoby mieszkające w Stanach mogły je kupić. No, no że nada, że nada. Zbija kokosy, to się wygląda tak, jakby on chciał wycisnąć, słuchajcie, pieniądze, ile się da pieniędzy z tej gry. Bo wierzę, że jakby na przykład nie będzie już jej tworzył i ona idzie w odstawkę. No zobaczymy. Dajcie znać w komentarzach, czy Was też Preston zawodzi. Pewnie obstawiam, jaka będzie odpowiedź. A jeszcze na sam koniec bardzo Wam dziękuję za te piękne fanarty, które wykonaliście. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Wbijajcie na mojego Discorda, link w opisie i w komentarzu. Cześć.